To jest znowu kolejna runda, w której otwierałem sobie safe, ale w tym czasie usłyszałem typa zza pleców. Dlatego szybki frag i otwieramy dalej. Z safe'u wypadł syf. Przejdźmy dalej. Tutaj do mnie typek zaczął strzelać z tego budynku. W tym momencie go dostrzegłem. Raz trafiłem, drugi raz w głowę. No i jest frag. Tutaj podczas lutowania usłyszałem też typka. Miałem tylko 70 HP, więc liczyłem na to, że typek nie umie strzelać. No i na szczęście udało mi się go zabić bez zgona. W tym klipie pokażę wam, jak zniszczyć pojazd. Stoi sobie taki pojazd. Widzę, że zaczyna jechać. Dlatego postanowiłem, że zacznę do niego strzelać. Tutaj sobie w bardzo intuicyjny sposób zmieniłem na Panzerfausta. Pierwszy strzał. Zorientowałem się, że mam jeszcze granaty przeciwpancerne. Rzuciłem szybko dwa. No i pojazd zniszczyłem, ale nie dostałem fraga, więc mówię, kurde, koleś uciekł. Więc muszę go poszukać. Szukam go, szukam. Nigdzie go nie widzę. Aż tu nagle wychyla za skał. Miał loła. Dlatego wystarczyły dwa naboje. No i jest frag. W tej samej rundzie biegnę sobie dalej. Do strefy. I nagle w krzaczorach widzę, że coś zaczyna strzelać. Na szczęście koleś nie grzeszył skillem. I udało mi się go zabić. W międzyczasie ktoś zaczął do mnie strzelać. Miałem 100 HP tylko, niecałe. Więc obiłem go, zmieniłem pozycję, żeby mnie nie trafił. Zaatakowałem ponownie. No i wpadł szósty frag w tej rundzie. Przybiegłem sobie do strefy. Z okna zaczęło do mnie coś strzelać. Dlatego postanowiłem, że wykorzystam atak artyleryjski. Licząc na to, że unicestwię tego wroga. Po chwili widzę, że wybiega z domku. No i pierwsza rakieta, czy tam bomba, od razu zniszczyła typka, więc fajnie. Zostało przy życiu czterech. Przyszedłem do szopy, w której słyszałem kroki i poczekałem na rozwój sytuacji. Wiedziałem, że typek biega do góry. Próbowałem go zbejtować smołkami, żeby zaczął, może żeby wyszedł albo zszedł na dół. Ale usłyszałem, że drugi koleś do niego strzela. Więc chwilę poczekałem. Liczyłem na to, że się zabiją obydwa, ale niestety tak się nie stało, dlatego zaatakowałem ja. Obiłem dość mocno tego ostatniego. Tutaj nie trafiłem ani razu. Mówię, mam Panzerfausta, więc spróbuję Panzerfaustem. Niestety Panzerfaust nie zadał żadnego damage'a. Koleś uciekł sobie do góry. Pobiegłem za nim. Stwierdziłem, że może zniszczę ścianę, bo pewnie się teraz leczy. Bo w przeciwnym wypadku by mnie zaatakował. Więc uchyliłem sobie trochę widoku. No i okazało się, że leżał jak glizda i się leczył. No i tak, w taki sposób wygrałem gierkę. Tak się prezentuje ekran zwycięstwa. Tutaj jeszcze jeden winek. Przebiegam sobie ze... Uciekając przed strefą, lutowałem sobie jakiegoś typka. Zaczął do mnie strzelać inny. Na szczęście nie obił mnie zbyt mocno. Do tego miał dosyć mało HP, więc udało mi się go łatwo zabić. Szybkie leczenie w krzoczorach i lecimy dalej. Tu z górki dostrzegłem typka. Trochę potato aim. Zbiłem mu cały pancerz. Wiedziałem, że jest na straconej pozycji, więc zaatakowałem drugi raz. Tutaj zaczęło do mnie strzelać coś z krzaków. Miałem 50 HP, ale na szczęście typek też nie miał za dużo, więc udało mi się go zabić i przeżyłem. Jest 5 fragów. Tu się czaję w górach, widzę typka, ale nie strzelam, żeby nie zdradzać swojej pozycji. Idę powoli razem z Firestormem. I mówię, gdzieś tu na pewno będzie jakiś koleś czekał w strefie. No i tak było. Odnowa pancerza. Szybkie zlutowanie typka. Tutaj fajna akcja. Wystrzelało się dwóch typków. Jednego chciałem zabić, ale ktoś
Zaczął do niego też strzelać, więc rzuciłem granat, drugi. I uciekłem. Mówię, niech się bawią razem. Ja spróbuję przeżyć. Jeszcze z góry usłyszałem V1, że leci. Jakiś czerwony dym, to mówię, chyba muszę trzymać się z dala od tego dymu. Żeby przypadkiem mnie nie dosięgnął. Patrzę na plecki. Po chwili widzę, że do góry biega typek. Więc po cichutku, powoli podszedłem do niego. Hedzika trafiłem kilka razy, dzięki temu szybko go zabiłem. I dzięki temu, że zabrałem w tym momencie pistolet sygnalizacyjny, można powiedzieć, że wygrałem gierkę. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zamieniam sobie Panzerfausta na pistolet, strzelam do góry i co się dzieje na mapie? Pokazuje mi idealnie pozycję dwóch moich oponentów. Obydwaj siedzieli w domu, jednego postraszyłem z tuby. Słyszę wymianę ognia, więc biegnę szybko do nich. No i został jeden typek. Pistolet mi pokazuje idealnie, gdzie on się znajduje. Natomiast mój przeciwnik nie wie, gdzie jestem ja. Po cichutku do niego podchodzę. Za chwilę zabiorę Panzerfausta i strzelę w ten dom, bo myślałem, że jest do góry. Okazało się, że nie był do góry, że jest na dole. Widziałem, że nie patrzy w moją stronę, więc podszedłem sobie na wygodną pozycję do strzału, no i go unicestwiłem. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.